się, że dzisiaj do dorosłych krótkie słowo powiem, bo jest taka szczególna okazja. Jestem mężczyzną braciszkiem świętego ojca Pio. Tak mówię zawsze, bo jestem z jego zakonu. To nasz współbrat, który jest jednym z najpopularniejszych obecnie świętych Kościoła. Jestem bardzo wdzięczny proboszczowi i braciom, i kapłanom, którzy tutaj pracują, że zaprosili mnie z nim, żebyśmy tutaj przyjechali. On zostanie tutaj z wami. A to wielki ojciec. Ojcu Pio mówimy zawsze ojciec, myślimy ojciec, bo to ktoś, kto potrzebował, każdego, kto go potrzebował, znajdował dla niego czas. To wielki ojciec dla ludzi zagubionych, ludzi, którzy byli sierotami po wojnach. Ojciec Pio wiedział, że ludzkość potrzebuje ojca i takim stał się dla wszystkich ludzi. Dlatego ukochał podnosić człowieka z grzechu do godności dziecka Bożego i z drugiej strony sprowadzał Boga na ołtarz, tak jak żaden inny kapłan. Papież Paweł VI powiedział ojcu Pio, że ukazuje to, co najpiękniejsze w posłudze kapłana. Pasją ojca Pio była sprawowanie mszy świętej w tak nabożny sposób, że mówił, widzę całe wzgórze Gargano otoczone świętymi i aniołami, którzy asystują przy ołtarzu, kiedy Jezus przychodzi na ołtarz. I ojciec Pio wiedział, że to Golgota. Kiedy był przy ołtarzu, mówił, że jest na Golgocie, bo widział Chrystusa cierpiącego na krzyżu. To był mistyk. Widzenie mistyczne, wiedział, co się dzieje na ołtarzu. Dlatego Przeświętą odprawiał czasem dwie, czasem trzy godziny. Kiedy go pospieszano, aby szybciej odprawiał Przeświętą przed sobą, nie było koncelebry. Kilku kapłanów nie mogło odprawiać Przeświętej równocześnie. To odpowiadał prosto, jak mogę po Jezusowi powiedzieć na ołtarzu, umrzej szybciej, bo ich nie czekają. Wiedział, co się dzieje. To był wielki święty, ale kochał ludzi. Potem po odprawieniu przy świętej spowiadał od rana do wieczora. Konfesjonał był jego celą zakonną, jego miejscem ukochanym, bo tam wiedział, że ludzie go potrzebują. Żaden inny kapłan na świecie nie wyspowiadał tylu ludzi, co ojciec Pio. Wiedzieli bracia, że przynajmniej 3 miliony ludzi wyspowiadał w swoim życiu. Ponad 58 latach posługi kapłańskiej. Moi drodzy, ale dlatego spowiadał chętnie, powiedział, że tam dokonuje się operacja przemiany ludzkiego serca. Dlatego pokutował za tych, którzy do niego przychodzą. Dlatego ofiarował cierpienie stygmatów za tych, którzy do niego przychodzili. I w ten sposób był taką gładką, pomostem do Boga dla setek tysięcy ludzi. I tak jest do dzisiaj. Bo ojciec Pio powiedział tak, kiedy odchodził z tego świata, mówił, Jezus, pozwoli mi zostać między wami. Ja go poproszę, kiedy stanę przed bramą raju, abym mógł pozostać na ziemi i chcę towarzyszyć moim duchowym wzrokiem każdemu z moich duchowych dzieci, kto będzie się do mnie zwracał. I nie spocznę, nie wejdę do nieba, aż ostatnie z moich duchowych dzieci odnajdzie Boga i przyjdzie tutaj. Ja jako ostatni dopiero wtedy zamknę bramę raju i wejdę. Dopiero wtedy, kiedy ostatnie z moich duchowych dzieci wejdzie tutaj. Dlatego ojciec Pio jest, działa jako krajowy duszpasterz, w modlitwie ojca Pio. Mam wiele świadectw ludzi uzdrowionych przez ojca Pio. Także fizycznie. Ostatnio byłem w Warszawie. Tam zostało uzdrowione dziecko, które nie miało źrenic. Ale ile uzdrowień tak wewnętrznych się dokonuje. Bo to święty, który działa. Byłem na Śląsku. Pół roku temu Pan ukląkł przed rewizjami i powiedział, ojcze, czekałem 30 lat na to spotkanie z ojcem Pio. Ja 30 lat powinienem już nie żyć. Wiem, że ojciec Pio mi uleczył mnie z raka. To samo mówi pani Banda, doktor Pan Wanda Butarska, lekarz. Od 64
lekarze wydali według mama i najwyżej to wielki przyjaciel. I ten przyjaciel przybywa do was tutaj, do tej pięknej, młodej parafii Matki Bożej Fatimskiej, którą tak ojciec ją ukochał w 1959 roku, kiedy figura Matki Bożej Fatimskiej odnawiedzała Italię, przybyła do San Giovanni od klasztoru. Ojciec Pio umierający, rak płuc tak był rozwinięty, że praktycznie nie mógł już chodzić. Bracia znieśli go na noszach, przez figurę tam się modlił i kiedy figura odjeżdżała, pomachał jej białą chusteczką, jak miał w zwyczaju i zawołał: Matko, ja jestem tak ciężko chory, a Ty mnie zostawiasz. Kto będzie tych ludzi tutaj jednak z Bogiem? I świadectwo jezuity, który towarzyszył figurę Matki Bożej i pilota, było zdumiewające. Nie wiemy, dlaczego musieliśmy zawrócić helikopterem nad klasztorem w San Giovanni Rotondo. Zrobił trzy kółka. Bracia, którzy byli przy ojcu Pio, widzieli, ojciec Pio został do Rosji, ogromnego kraju. Rzeczy się zdarzają, to są świadectwa, to są wszystko prawdziwe świadectwa, jak ojciec Pio działał. Ale jest przede wszystkim, moi drodzy, lekarzem naszych dusz. Jest tym, który pomaga zrozumieć, jak ważna jest wewnętrzna przemiana i wewnętrzne uzdrowienie. Dlatego ojca Pio zawsze kojarzymy z tym, który uczy przebaczać i jednać się. Tego wszyscy zawsze potrzebujemy. Umiejętność przebaczenia jest bardzo trudną sztuką, ale najważniejszą właściwie. Mawiał ojciec, że nie ma chrześcijaństwa bez przebaczenia. Mówi nam Ewangelia w wielu momentach, jak ważne jest przebaczenie. Przypowieści o synu marnotrawnym, który wraca do ojca. Ojciec jest otwarty. Jak Pan, który daruje wielki dług dłużnikowi, bo o to prosi. Dlatego Chrystus nas nauczył prostej modlitwy do odmawiania, modlitwy Ojcze Nasz. Rozumiem, że jest Ci ciężko, bo to skoro chodzi o Twojego Ojca, wiesz, dalej tu Boga przychodzisz prosić o przebaczenie, a sam na to przebaczenie jesteś zamknięty, to ja Cię nie wyspowiadam w takim stanie, ale Cię nie zostawię. Musisz coś zrobić, coś w sobie musisz zmienić. Przyjdź do mnie więc za miesiąc. Ja będę przez ten czas za Ciebie się modlił, a Ciebie proszę o jedno. Codziennie przez miesiąc będziesz odmawiał modlitwę Ojcze Nasz, ale zmienisz w jednym zdaniu jej formę, nie zmieniając sensu. Kiedy dojdzie do słów odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, mów zamiast tego zdania tak. Boże, nie wybaczaj mi moich grzechów, bo i ja nie wybaczam mojemu Ojcu. Czwarty dzień przychodzi do ojca Pio i zdenerwowany: Ojcze Pio, nie mogę się tak modlić. Jak śmiałeś mi w ogóle podsunąć taką modlitwę? Przecież to straszne, ja modlę się o swoje potępienie. Żeby mi Bóg nie wybaczył, no jak można się tak modlić? Dlaczego kazałem mi się tak modlić? Ojciec Pio, uśmiechając się, mówi do niego: o co ci chodzi? No przecież cały czas tak się modli. Widzisz, nie zdawałeś sobie sprawy z tego, jaki sens ma modlitwa Ojcze Nasz. Zawsze tak naprawdę Twoja modlitwa tak brzmiała. Ja Ci to chciałem uświadomić. Co mówiłeś? Zawsze coś, co masz modlitwa Ojcze Nasz? Odpuść mi Boże, ale ja Ci stawiam na rurę. Tak jak ja, przebacz. Ty polega postawa człowieka, który przebacza, który pragnie przebaczyć. Módl się za tych, którzy ci źle czyli. Módl się za waszych nieprzyjaciół, mówi Jezus. I nie odpowiadajcie złu. Zło dobre zwycięże, mówi Słowo Boże. I jest to ważne, jeśli taką postawę przyjmiesz, Bóg uleczy twoje nastawienie do Ojca, uleczy twoje serce i pomoże ci podjąć operację przebaczenia. Czyli mówił, to jest trudna operacja. Oczywiście nie jest łatwo wybaczać. Wiedzą żony, mężowie,